Cześć moi drodzy, ja jestem Atreo, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina i cóż. Dostaliśmy też jakat Kalksteina, idziemy teraz na wieżę, do wieży wejść. Jednak Javeda tutaj skonfrontować się. Czas najwyższy. W 18981, o Jezus moje, naprawdę, ojej, muszę pozabijać trochę tych, tam na tym, na bagnach rzeczy. Trochę rzeczy pozabijać, to będzie level. I świeżutkim z levelem wpadniemy sobie pod wieżę. Na 5 jaskółków. Gdzie biegniesz, dziadu? Stój. Dobra. Dobra, idziemy trochę poekspić najpierw. Najpierw. Do wejży trzeba wejść. Narpejf, dobra. Tutaj gdzieś było jeszcze miejsce mocy, to się by przydało. O! Dobra. Są, to proszę bardzo. Cześć. Jeden PD, naprawdę? Cztery. Halo? Tutaj muszę uważać. Dobra, jest poziom. Nie, mam poziom, tak, tylko podbieraj to dziadostwo, bo to pieniądz. Czemu damy level? Damy to nisko. Już mi prawie też nic nie robią. Takie szczątki pozostawiam, nie? Dobrze. Dobra, pyk, pyk. Jest ognisko. Talenciki trzeba wydać, proszę bardzo. Dobra, jeden srebrny. No, proszę bardzo, brązowy. Damy sobie wrażenia. Grupowy, co tu mamy?
Przetarczę sobie, bo nie użyłem, mam i muszę mieć, bo mogę to robić. Okej. A gdy zaatakuje, to ja do dupy, no dobra. Na wejście jest tam. To se łyknę. O Boże. Dostałem. Dobra, to lecimy do wieży zatem. Halo, halo. Dałem z okazji, skoro mam to dziwne osełki. Chyba będzie mi potrzebny srebrny miecz, z tego co pamiętam. Zapis. Dobra, lecimy. Prosta dedukcja. Aksi, dobra. Pieniążki, kto ma? Weźmy księga maga z wieży. Muszę się przyjrzeć. Okej. Poza tym jakieś babochła. Zjem. I złoty pierścień, srebrny pierścień z rubinami. Ten widzę mi nic potrzebny. Między dużo. Nic nie wydropiło, dobra. No to wychodzimy. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda?
Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. To ciekawe. No właśnie, jest Ifrit. Ogłuszył mnie. No, ale się dało pokonać. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Kończmy tę farsę. My zaużywamy ciężkich słów. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi. Znów niemal zginąłem przez ciebie. Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, Dziwolągu. To było szybkie. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Poniekąd prawda. Dobra, to... Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia.
sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? No dobra, to możemy sobie pogadać. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informacje o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Do zobaczenia. To znaczy. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie handlowej. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt?
O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w zimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Do zobaczenia. No dobra. Ktoś tu paćkał na mokro. Co ja tutaj mam? Mamy książeczkę. Czarodzieje, czarodziejki. Bursztyn, że bardzo. Moje ślady zniknęły. Dobra. No, nigdzie. Muszę się teleportować, kurde. Przejdźmy się po mieście. Muszę przeczytać Markus Markelinus. Książki na sprzedaż, to dobrze wiedzieć. Zima handlowa, witamy. Aha, już na dzień dobry. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak. Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Majs. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Okej. Tak, to mnie zadowala. Napiłbym się. Nie jesteś aby chory. Dlatego nam z tą starą kuźnię, to mam miejsce na czujkę. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła swój... Ja bym znalazł chętnie... Co dziewki pozamykać? Ryj pozamykaj. Chciałem znaleźć... Targ, właśnie. Targ mi się przyda. Zostali ze sobą na zawsze. O tym legenda już nie mówi. To rycerze powinni walczyć z potworami. Wiedźmini są tacy ordynarni. No nie lubią mnie tutaj. Dobra, tu mamy sprzęt, że bardzo. Dzień dobry. Wiedźminie, dni i ceny! Wiedźminie, dni i ceny! Spójrz! Pozwólcie. Sprzedajesz alkohol? Król zakazał edyktem wódki sprzedawać nielza. Takie rzeczy sprzedają? Dobra, no. Śpiewać? Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Hurtownik. Jestem hurtownikiem, nie handluję. Jeśli pociągają cię sztuki tajem... Mógłbyś zrobić dla mnie eliksir? Nie, zajmuję się tylko handlem. Dobrze. Dobrze mamy, książki, to dobrze. Książki się sprzedadzą. Na przykład Wielką Księgę Minerałów. Proszę bardzo. Jeśli...
Przepraszam, Sap. Nie wyglądasz na Zarikańczyka. Bo nim nie jestem. Czy trzeba być władcą, żeby handlować piwem królewskim mocnym? W punkt. Pionówka. O, to dobra, alkohol. I mamy, proszę bardzo, księgę. Mamy to. Zielnik druidzki za 600. 1200. Dawaj! Kurde. Będę mocnym, będę uczonym wiedźminem. A, już nie mogę ci tego oczywiście sprzedać, nie? Bo czemu miałbym móc? $1200 wydałem, a sprzedałem za 240. Co bajzel. Piękny był ten minister. Moich książków? Może, znaczy, czy pewnie on miał więcej? Sądziłem, że na targowisku handlują tylko hurtownicy. Mylisz się. Detaliści jak ja również mogą ubić tu dobry interes. No, a co to jest? Dobra, to mamy. To też. 600. 600. Przytem, to też. 800. 600. No macie. Gera. A kto pyta? Mam dla ciebie wiadomość od wspólnych znajomych. Wiadomość brzmi: trzymaj się z daleka od spraw, które cię nie dotyczą. Nie pchaj palców w ogień, bo się sparzysz. Przekaż wspólnym znajomym wiadomość ode mnie. Mów. Powiedz im, że wkrótce się spotkamy. Będą gotowi. Okej. No proszę. Czym handlujesz? Kupuję i sprzedaję broń. Do niedawna zajmowałem się narzędziami dla farmerów, ale handel bronią stał się teraz bardzo zyskownym zajęciem. Fascynujące. No, mamy miecz, półtora tysiąca. Czemu nie? Oczywiście mamy kurtę wyśmienita. To mamy za 5000. Byłoby nam bardzo potrzeba. Nie tutaj idzie kowala. Wiedźminie! Zrób to porządek! Zrób to porządek, Wiedźminie. Trzeba zatem poszukać tutaj po okolicy, powpierdzielać ludzi do domów. No jest kowal, dzień dobry kowal. Witaj. Jesteś miecznikiem. Nareszcie ktoś zrozumiał, czym się zajmuję. W czym mogę ci pomóc? Chciałbym ulepszyć moją broń. Co ci będzie potrzebne? Potrzebuję do pracy rud metali albo kamieni runicznych, które mógłbym umieścić w ostrzu. Oczywiście potrzebuję też samego miecza. Ile to będzie kosztować? No, to dosyć skomplikowana sprawa. Omijam podatki i obowiązkowe składki dla cechu, więc część zapłaty przyjmuję w towarze. W takim razie, czym mogę ci zapłacić? Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Podaruj mi kamień szlachetny, który będę mógł wstawić w głowicę broni przeznaczonej dla hrabiego Deweta. Wrócę później. Dobra. W czym... Mógłbyś rzucić okiem na mój miecz? Chcę go ulepszyć. Zgoda, ale zanim spojrzę na twoją... Wolisz klejnot? Dlaczego nie chcesz złota? No, to dosyć... W takim razie... Chętnie... szafir, co ja tam... A bursztyn to? Zobacz... Dobra, co my tutaj mamy? 20, 10... 10, 20... O, to... 5, 16... do dupy.
Takie dupiate, no dobra, mogę tu przekuwać bronię. Co by tu wykombinować? No, piweczka pewnie. Soczki, gruszki. Sporo rzeczy. Jak tylko znajdę jakiegoś kupca, który by to sprzedawał. Mam tutaj dopędzlować. Mistrzostwo świata. No elo, siema ziom. Zgoda. Naprawdę? Ale dziad. Myślałem, że to będzie już na stałe, że tak powiem. Wiedźmin na szlaku. Widok jak za dawnych czasów widok. No dobra. Już moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki. Pa, pa.